Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Odpowiedzialność jest bardzo cenną wartością, szczególnie gdy mówimy o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa. Nasz rząd, w przeciwieństwie do poprzedników rządu koalicji PO-PSL, nie ucieka od odpowiedzialności. Dlatego moim obowiązkiem jest złożenie dziś przed Polakami informacji na temat wydarzeń w Komisariacie Policji Stare Miasto we Wrocławiu oraz przedstawienie podjętych przeze mnie działań i decyzji. Nie ulega wątpliwości, że te wydarzenia bulwersują. Ubolewam, że do nich doszło. W ubiegłym roku, natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu we Wrocławiu, zażądałem zdecydowanych, transparentnych działań oraz wyciągnięcia konsekwencji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W efekcie rozpoczęto wewnętrzne postępowanie wyjaśniające oraz wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Spotkałem się również z ojcem Igora Stachowiaka. Wszystkie materiały, w tym ujawniony w ostatnim czasie przez media film, zostały przekazane do prokuratury. W celu uniknięcia zarzutów o stronniczość, na mój wniosek sprawę badają śledczy z Poznania, a nie z Wrocławia. Chcę zaznaczyć i stanowczo zaprzeczyć informacjom, że jako minister spraw wewnętrznych i administracji miałem dostęp do materiału filmowego zarejestrowanego przez kamerę z paralizatora będącego na wyposażeniu wrocławskich policjantów. Po upublicznieniu przez media nagrań rejestrujących postępowanie policjantów wobec Igora Stachowiaka natychmiast poleciłem powołanie i skierowanie do Wrocławia specjalnego zespołu kontrolnego. W efekcie poleciłem komendantowi policji wdrożenie procedury zwalniającej ze służby policjanta, który w brutalny sposób raził paralizatorem Igora Stachowiaka. Odwołałem także komendanta Dolnośląskiej Policji. Stanowisko stracili również zastępca komendanta wojewódzkiego do spraw prewencji, obecny komendant miejski, jego zastępca oraz oficer, który pełnił te obowiązki rok temu. Oficerowie ci nie wykonali poleceń przełożonych, wydanych po przeprowadzeniu pierwszej kontroli. To spowodowało utratę mojego zaufania do tych funkcjonariuszy. Nadinspektor Tomasz Trawiński, dotychczasowy komendant wojewódzki Policji w Poznaniu, który został mianowany przeze mnie komendantem wojewódzkim Policji we Wrocławiu, ma za zadanie doprowadzić do końca rozliczenie osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. Z całą stanowczością podkreślam, że każdy funkcjonariusz, który będzie łamał przepisy, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. W policji nie ma i nie będzie przyzwolenia na takie zachowania. Dla policjantów, którzy nie będą przestrzegać prawa i wysokich standardów służby, nie ma miejsca w tej formacji. Nie będę również tolerował braku nadzoru przełożonych, cichego przyzwolenia na takie zachowania czy prób ich tuszowania. Moi poprzednicy na stanowisku szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji godzili się na iluzoryczny nadzór nad służbami. Ja na coś takiego się nie godzę. Wysoki Sejmie, podkreślam, że we Wrocławiu doszło do sytuacji, która nie miała prawa się zdarzyć. Niestety te tragiczne wydarzenia mogą rzutować na wizerunek wszystkich policjantów, a funkcjonariusze tej ponad 100-tysięcznej formacji codziennie z narażeniem zdrowia i życia dbają o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Codziennie tysiące policjantów patrolują ulice polskich miast. Tylko jednego dnia policjanci podejmują około 15 tysięcy interwencji. W skali roku to 5,5 miliona interwencji. Dla policjantów etos służby powinien być najważniejszy. Jako ministrowi spraw wewnętrznych i administracji zależy mi na wysokich standardach służby. Policjant nie tylko musi działać zgodnie z prawem. Powinien być również dla społeczeństwa przykładem. I zdecydowana większość policjantów właśnie po to wstąpiła do służby, by chronić i pomagać. Codziennie w całej Polsce są przykłady ofiarnych działań policjantów.
często w czasie wolnym od służby. Znam te przykłady. Jeżdżę po Polsce. Otwieram posterunki policji w małych miejscowościach, które rząd koalicji PO-PSL zamykał. Często mam zaszczyt spotkać się ze świetnymi policjantami i osobiście dziękować im za służbę. Takich funkcjonariuszy nagradzam i będę nagradzał. Dlatego nie zgodzę się, żeby na podstawie tragicznych wydarzeń w komisariacie we Wrocławiu oceniać wszystkich funkcjonariuszy. I apeluję do posłów opozycji, aby wykazali się odrobiną przyzwoitości i nie wykorzystywali tej tragedii do swojej wojny totalnej, do ataków na polską policję. Bo jest to głęboko niesprawiedliwe w stosunku do tysięcy uczciwych i solidnych polskich policjantów. Należy podkreślić z całą stanowczością, że po tragedii we Wrocławiu policja przekazała bezzwłocznie prokuraturze wszystkie dostępne, zabezpieczone w postępowaniu materiały. Gospodarzem postępowania jest prokuratura i to od niej zależy dalszy tok śledztwa oraz kwestia postawienia zarzutów i skierowania aktu oskarżenia do sądu. Bezsprzecznie ujawnione materiały świadczą o nieprawidłowościach, łamaniu prawa i nieuzasadnionej brutalności w postępowaniu policjantów. Różnica polega na tym, że dziś policja ma odwagę przyznać się do błędów. Mówił o tym publicznie komendant główny policji. Wysoka Izbo, podkreślam z całą mocą, że nie ma przyzwolenia na łamanie prawa przez stróżów prawa. Dla osób łamiących prawo nie ma miejsca w policji ani w żadnej ze służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Moja misja służy także budowie etosu w podległych formacjach. Po 8 latach rządów PO-PSL zastałem służby w zapaści finansowej i sprzętowej oraz w narastającej frustracji wśród policjantów. To wy z PO i z PSL woleliście wydawać grube miliony na emerytury dla esbeków niż na podwyżki dla nowych pokoleń funkcjonariuszy. To rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził z mojej inicjatywy program modernizacji służb mundurowych, z którego w latach 2017-2020 do formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi ponad 9 miliardów złotych. Z tych pieniędzy wyposażymy policjantów w kamery umieszczane na mundurach. Urządzenia te będą rejestrowały interwencje. W remontowanych lub wybudowanych od nowa komisariatach i komendach zainstalujemy profesjonalny monitoring. Takie rozwiązania pozwolą w sposób jednoznaczny wyjaśnić sytuacje, w których jest słowo przeciwko słowu. Nic nie będzie ukrywane. Dążymy do pełnej transparentności. Już zwiększyliśmy liczbę godzin szkoleniowych. Zależy nam na profesjonalizmie polskiej policji. W tej chwili ważne jest nie tylko wyjaśnienie sprawy Igora Stachowiaka. Musimy wyciągnąć z niej wnioski i upewnić się, że nie powtórzy się ona w przyszłości. Przyczyni się do tego przeniesienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znaczącej części kompetencji obecnego Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, czyli Policji w Policji. Umocowane w Ministerstwie Biuro zajmie się nieprawidłowościami w pracy służb niezależnie od wewnętrznych struktur kontrolnych. Bezstronnie oceni wszelkie przypadki łamania prawa czy naruszania etyki zawodowej tak, by służby nie były sędzią we własnej sprawie. Zmiany te spowodują, że minister uzyska realne narzędzie, żeby nadzorować policję i pozostałe podległe formacje mundurowe. Wysoki Sejmie, teraz cytat. Policjant kazał zdjąć mi spodenki i majtki. Musiałem nago robić przysiady. Wyzywał mnie od spaślaków. Każdy, który wszedł na przesłuchanie, dostawał otwartą dłonią w twarz, zanim jeszcze cokolwiek powiedział. Podpisałem oświadczenie, bo jeden policjant powiedział, że za godzinę może mnie tu już nie być, a tak trafię na 3 miesiące do aresztu. Panie przewodniczący Schetyna, czy pan wie, czyje to słowa? Pan wie, czyje to słowa?
to wspomnienie jednego z zatrzymanych w słynnej akcji Widelec w dniu 2 września 2008 roku. Czyli wtedy, kiedy pan był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Pan za tę akcję gratulował policji. Pękał pan z dumy. Aresztowano wówczas na podstawie wydumanych zarzutów 752 osoby. Nad wieloma znęcano się potem w komisariatach, by wymusić fałszywe zeznania. Jedyne, co na nich mieliście, to przypadkowo znaleziony widelec. Postępowania wyjaśniające trwały tak długo, że zarzuty wobec policjantów winnych nadużyć przedawniły się, co musiała przyznać prokuratura. Wstyd, panie Schetyna! Wstyd, panie Schetyna! Nigdy nie zmierzył się pan z tą sprawą. Nigdy pan tu nie stał, tak jak ja, przed Wysoką Izbą i przed opinią publiczną i nie wytłumaczył się z koszmaru, jaki pan zafundował niewinnym ludziom. Nie wyciągnął pan żadnych konsekwencji. Wobec pana też nie zostały one wyciągnięte. Tymczasem tych, którzy wydali polecenia w tej sprawie, powinna spotkać surowa kara. A odpowiedzialni politycznie powinni zniknąć z polityki. Dziś ma pan usta pełne frazesów o prawach obywatelskich i ochronie wolności. Osiągnął pan już najwyższy szczyt hipokryzji, ale widać, że chce pan wyjść jeszcze wyżej. Oczekujecie dymisji? Proszę mi przypomnieć, kto z państwa rządu został zdymisjonowany za to, że w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie 1 lipca 2009 roku, też był pan wtedy ministrem spraw wewnętrznych i administracji, funkcjonariusze policji używali wobec zatrzymanego przemocy polegającej na uderzeniu go z pięści w głowę, brzuch, kark i plecy, uderzeniu pałką policyjną w nogi, kopaniu po upadku z krzesła na podłogę, podduszaniu za szyję, informowaniu o możliwości postrzelenia kolan podczas wymachiwania bronią przed zatrzymywanym. Kto podał się do dymisji za to, że w Nakle w 2009 roku policjanci na służbie przyglądali się, jak ich pijany kolega bił zatrzymanego mężczyznę? W 2009 roku pan został co prawda zdymisjonowany w atmosferze skandalu, ale nie za to, panie Schetyna, nie za to. Może pana szef wyrzucił pana z rządu za zbyt małą gorliwość. Może tak było. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za wydarzenia z Lidzbarka Warmińskiego z 1-2 marca 2012 roku. Dwaj zatrzymani poinformowali komendanta wojewódzkiego w Olsztynie o przemocy, której doznali. W celu wymuszenia zeznań policjanci kazali im klękać na krześle i w tym czasie zadawali ciosy pałką w bose stopy. Nerki, głowę bili po twarzach. Ta sprawa jest przedmiotem postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nikt też nie poniósł odpowiedzialności za wydarzenia będące przedmiotem postępowania przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w październiku 2013 roku. Funkcjonariusze po zatrzymaniu nieletniego w szkole i przewiezieniu na komisariat dokonali przesłuchania, w trakcie którego zadawali mu wielokrotnie ciosy w twarz w okolice nerek, wykręcali mu rękę, przyciskając twarz do podłogi, bili w podeszwy gołych stóp pałkami służbowymi. Po złożeniu przez ofiary zażalenia sąd uznał zatrzymanie za bezzasadne i nielegalne. Kto z was odpowiedział za sprawę agresji policjantów prowokujących zamieszki podczas corocznych marszów niepodległości 11 listopada w Warszawie? Przy ośmiorniczkach w restauracji Sowa i Przyjaciele wasi dobrze poinformowani koledzy wprost mówili o prowokacjach zlecanych przez ówczesnego ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Nic zatem dziwnego, że po zmianie władzy, po wygraniu wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, problem zniknął. Wysoka Izbo,
Mamy świadomość tego, że w tak dużej formacji mogą zdarzyć się patologiczne sytuacje. Różnica pomiędzy działaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości a waszym rządem jest taka, że my wyciągamy konsekwencje wobec winnych. My patologię nazywamy po imieniu i na nią skutecznie reagujemy. Zaś symbolem waszych rządów jest nie tylko wspomniany wcześniej widelec, ale także wielka miotła, którą przez 8 lat zamiataliście wszystkie trudne sprawy pod dywan. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Proszę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobrę o przedstawienie informacji.